Taki model się stwarza w gipsie, to musi odesnąć, to wszystkie procesy trwają około tygodnia, 3-4 dni, to musi odsychać i tak dalej. Już też nie będziemy całego procesu, to się składa na taki rodzaj bodźców, bardzo szczelnie, bo to ciśnienie jednak jest duże. Tu jest tak zwany kołnierz, tu się zamyka. Zapasa się pasem często, w fabrykach się stosuje około 100 form dziennie jedna pani odlewa. Bolsawianie w większości posiadają już tę wiedzę o podstawach rzemiosła ceramicznego, ale nie zawsze znają je inni, nawet gdy są pracownikami instytucji kulturalnych i działaczami kultury. A 20 pań, które pojawiły się w pracowni ceramicznej Bolsawickiego Ośrodka Kultury, przyjechało tu z Łodzi i kilku miejscowości województwa łódzkiego. Co panie sprowadziło do Bolesławca? Tak jak powiedziałam, jesteśmy Łódzkim Domem Kultury, instytucją samorządu województwa łódzkiego, czyli ośrodkiem, który współpracuje z całym regionem. Mówimy tu o naszym regionie łódzkim. Jednym z takich działań są spotkania z dyrektorami z całego województwa. Jesteśmy po Forum Plus Minus Kultura, to jest takie cykliczne spotkanie właśnie z dyrektorami instytucji. No i pojawił się taki pomysł, zamysł, wręcz sugestia od dyrektorów naszych w Łodzi, abyśmy my jako wojewódzka instytucja przygotowali i zaproponowali wyjazdy studyjne w bardzo oryginalne, ciekawe, interesujące, inspirujące miejsca. Jak tylko wspomnieliśmy na konferencji, która była u nas na początku czerwca, że właśnie wybraliśmy Bolesławiecki Ośrodek Kultury, zostało to przyjęte z bardzo dużym takim zadowoleniem i dużo osób stwierdziło, że tak, słyszało o osiągnięciach w ogóle tutaj ośrodka i że z miłą chęcią pojadą. Ceramika i praca z gliną to wyróżniające bok formy działalności, dlatego w programie tego wyjazdu studyjnego wiele było aspektów z tym związanych. Spotkania, wizyty w muzeach i zakładach podporządkowane były temu celowi. Ale zainteresowanie gości dotyczyło też pozostałych form działalności ośrodka. My bardzo chętnie dzielimy się doświadczeniem, pokazujemy naszą działalność. Jeżeli tylko ktoś chce to wszystko zobaczyć, co dzieje się w mieście ceramiki, to proszę bardzo. I na początku miała być grupa 10-osobowa, 10 dyrektorów instytucji kultury z terenu łódzkiego, Łódź i okolice, ale ostatecznie tydzień temu panie zdecydowały, panie właśnie z tej grupy, że grupa będzie 19-osobowa. Obecność w pracowni ceramicznej musiała prowadzić do bezpośredniego kontaktu z gliną. Mistrzem w tych sprawach był dla uczestniczek wyjazdu studyjnego oczywiście Mateusz Grobelny. Nasi goście będą malować biskwity, my później te biskwity wypalimy, to będą kubeczki, wypalimy w piecu. Ja tutaj uczulam panie, żeby podpisały pod spodem swoim imieniem, może inicjały i później te wszystkie prace wyślemy na pamiątkę z miasta ceramiki. To będzie namacalny, materialny rezultat pobytu pań w Bolesławcu i panie bardzo chętnie przystąpiły do warsztatowych prac. Nie ma pan wycinał, bo to... No i w ten sposób garcarz robił na przykład kubki, brał 30 gliny i po prostu leciał. I deską. Około 150 kubków garcarz dziennie potrafi zrobić, do tego pociągnąć ucha, czyli się wyciąga jeszcze dodatkowo ucho. Uczestniczki tego studyjnego wyjazdu już na gorąco podzieliły się też swoimi spostrzeżeniami na temat miasta i tutejszego ośrodka kultury. Jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie ośrodka kultury. No a już Centrum Ceramiki to już mało powiedzieć. My w Skierniewicach mamy również pracownię ceramiki. No ale no nie jest to w takim wydaniu, jest to bardziej taka amatorska pracownia. Natomiast tu, no to już powiem, profesjonalizm i no naprawdę macie się Państwo czym chwalić, bo to jest ewenement, myślę, i na skalę europejską. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że tak większość osób, wszyscy z naszej 20-osobowej grupy. Niesamowita umiejętność sprzedawania produktu, jakim jest ceramika, w sposób oryginalny i wzorowy pokazany, wykorzystanie instytucji do promowania właśnie działalności do charakterystycznej dla danego miejsca. Ja przyznam szczerze, że jestem zachwycona. Już nawet żartowałam tej panią, że się przeprowadzam do Bolesławca. Przepiękny obiekt. Naprawdę przepięknie zmodernizowany, sama pracownia ceramiczna, naprawdę można zamarzyć. Nie jeden, myślę, ośrodek kultury z województwa łódzkiego marzy o takim zapleczu, o takiej organizacji.
kogo jak kogo, ale panie, wypadało też zapytać o samą ceramikę bolsawiecką, czyli te tradycyjne stempelkowe naczynia i ozdoby. Przepadam za nią właśnie, zakupiłam kilka sztuk na prezenty od razu. To jest po prostu piękne wzornictwo, bardzo wysublimowane i myślę, że w każdym domu takie miejsce powinna znaleźć. Także wszystkich tutaj zapraszam, przyjeżdżajcie do Bolesławca, bo ja jestem pierwszy raz, jestem zachwycona. Podoba mi się ogromnie, a z ceramiką mam bardzo osobiste, osobiście jestem związana, ponieważ z urodzenia jestem opocznianką, a Opoczno to zagłębie ceramiki, więc inaczej być nie może. Ceramika bolesławiecka jest niezwykle atrakcyjna, charakterystyczna, bardzo subtelna, bardzo kojarząca się, a dla mnie już teraz Bolesławiec i ceramika to będzie jedno.